Także widzicie Państwo, ile oszustów jest we własnym swoim ZOS-ie. Ile tych oszustów jest. Które pozwalają na wykrywanie sprawców przestępstw. Ta sytuacja w sumie niekorzystnie wpływa na efektywność pracy policjantów. Na przykład w samym Rzymie, w samym Watykanie, jak Państwo wejdą papieże źli, czy Watykan złych papieży, czy cokolwiek w tym stylu, to Państwo znajdą coraz większe rozpoznanie i efektywność ich pracy rośnie. Natomiast na ulicach nadal mamy także praktycznie co robimy do naszego radia, Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Na chwilę obecną w komendzie. Paweł, nie zaglądaj, nie wolno. Mamy 7 pakatów, ale to nie znaczy, że brakuje nam tylko 7 policjantów. Na chwilę obecną na stałe nieobecnych mamy 27 policjantów. Komenda Wojewódzka. Tylko pamiętaj, żadnej Teresce nic nie oddawaj kluczy. Na koniec października 18 wakatów. Bo ona ma czworo dzieci i teraz zobacz, ile spraw sądowych jest. Każdy dla swojego dziecka, dla swojej rodziny ciągnie. Policjanci zostali skierowani na przeszkolenie podstawowe. Kalitka złodziejka też tu w szatni napakowała różne ten. Myślała, że dostanie 10 tysięcy ubezpieczenia i taryfą pojedzie do domu. Ani ubezpieczenia nie dostała, ani taryfą nie pojedzie do domu. Bo Janek Witek miał zaległość 25 tysięcy i oni to wszystko sprali na jego zadłużenie. W chwili obecnej na 150 policjantów. I teraz jak ktoś umiera, to nie jest gwarantowane, czy ty dostaniesz odszkodowanie. Dlaczego? No jak ktoś miał zaległości, to niby dlaczego państwo miałoby tutaj płacić? A czas wolny spędzają wspólnie z rodzinami w domach. To, że w Komendzie Powiatowej Policji, że w domu pracują policjanci pochodzący z gminy w części Polski, skutkuje tym, że w pewnym momencie swoje służby... Halo, kochana! Nie umarła tamta? Aha, ty nie powiedziałeś! Słuchają państwo Polskiego Radia 24, minęła 13:15. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu Inateka.pl. Kobiety sukcesu. W Polskim Radiu 24. No jest, jaka cię jest pogoda? Polskie Radio 24, proszę Państwa, i jak zwykle w niedzielę, to jest ten czas, chwila po godzinie 13, audycja z cyklu Kobiety Sukcesu i Kobiety Biznesu. Zobaczymy, jak tym razem uda nam się te proporcje zachować. Gość jest wyjątkowy, bo na to spotkanie zawsze Państwa zapraszam w ciągu całego tygodnia, na to spotkanie z wyjątkowymi kobietami, a dzisiaj wyjątkowość wyjątkowości. Pani Erika Kar i zaraz wszystko się wyjaśni. Dzień dobry, witam Panią. Dzień dobry. Pani Eryko, to jest Pani pseudonim. To jest skrót mojego nazwiska, żeby łatwiej było... O, jest Google, pokazuje się od czasu do czasu. Możesz z tego Allegro, nie ma tym lepiej. Napisać maila w mojej sprawie, powiedzieć moje nazwisko. Albo papieże źli, i tam wszystko albo Watykan, ja nie rezygnuję z Eryki Karkuszewskiej. To oni wyprawiali przez 2000 lat. To po prostu jest takie urozmaicenie, żeby... Miałam duży problem, ale kto mi pisał, po prostu nie potrafił wpisać mnie na listę. Radio Conchita, oni nazwisko. Bardzo fajnie, ja bardzo Ci dziękuję za to nazwisko. Państwo, tylko, dobra, to naciskam mnie, na Google i ma tu wyskoczyć jakiś papież. Grzegorz VII to nawet miał chłopaka, nie wiem, ten papież. Z nim spał, no jak to co robił? Się kryś kapeta. Co tak, robił? Nie, no, ale trzeba napisać YouTube, bo jak napiszesz YouTube, to jakieś komentarze na Facebooku. Pracy zagranicznej, ale absolutnie nie czuję potrzeby zmieniania. O, U, proszę bardzo. No to wtedy tak. Jeszcze inny. No teraz, no tak, jeśli chodzi o nazwisko. Będzie trzecie. O, mocne słowo papieża, oni są źli, obłudni albo chorzy. Fatima papieże Franciszek, Piacin Taucja objawienia. Jest bardzo młodą osobą, w związku z tym, a te sukcesy już są. Święci grzesznicy, historia papieży. Historia papieży. To jeszcze mniej znany film, ten drugi, dajmy to. To jednak tutaj tego jest tysiące po dwie godziny nawet trwają. Też fabuła. Proszę powiedzieć, jak to chciałam coś takiego. Reklamę, że jakaś Żydówka. To jest ta nasza tenisistka, chciała zarobić 5 złotych. Że pani imię to... jednak kojarzy się z imieniem Eryka, to jest imię, które... Także proszę Państwa, z programu pierwszego, jak Państwo widzą normalnie, historia papieży, przecież ja tego nie zmyślam, ja tego nie wymyśliłam. To jest niemiecki imię. Czy to jest tak, że fakt urodzenia w Berlinie Zachodnim spowodował, że ta Eryka to jest właśnie Eryka stamtąd?
Święci i grzesznicy, dzieje papieża. Państwo zobaczą, że normalnie skandale za skandalem. W roku 20 wieku papiestwo przeżywało kryzys. Papież, pozbawiony swojego państwa, był więźniem Watykanu. Jednocześnie wzrosła niebotycznie jego władza. Był nieomylnym ojcem milionów wierzących. Nieomylnym, tak. Świat nowoczesny podda następca świętego Piotra najcięższym próbom. Postanów doktryny dojdzie do największych okrucieństw w historii. Jak stolica Piotra postąpi w obliczu takiego zła? Powiedzą, że to nie oni są winni, że palili na stosie ludzi, palili husa, spalili na stosie, Biblię palili, paznokcie wyrywali, oczy wydłubywali, męczyli, drażnili. Dlatego dziecko uciekło z domu swojej matki, bo okazała się wiedźmą. Część szósta, wyrocznia Boża. Była we francuskim dziecku gimnazjum, to tam już ta Erika tak się osiadła. No ale jakoś to wpłynęło na mój charakter, na pewno. I chyba nie przyzwyczaiła po prostu. To ja, proszę Państwa, już teraz wszystko powiem. Pani Erika Kaczyńska, polska aktorka, znana z kilku seriali, serial Bodo na przykład. Mamony. Szybkie, nowoczesne, przewodzące chrześcijańskiego. I tu mamona, i tam mamona, bo oni dojdą do Rzymu, proszę Państwa, do Rzymu. Panu Bogu, świecka, diabło ogarnia. To Republika wolna od dawnych prześladów. Od połowy XIX wieku miliony przybywały na Ellis Island. Wśród imigrantów było wielu. Chcieli zostać obywatelami tego lepszego świata. Do kraju wolnego od Boga nowi, dumni Amerykanie przywieźli starą wiarę. Ludzie wolni w nowym świecie. Rozpoczęła się epoka zwykłego człowieka. I teraz chcę Panią zapytać tak może, zacznijmy chronologicznie. To niemieckie imię, ta pamiątka z czasów Berlina Zachodniego i w ogóle brak kontaktu z językiem. Czy Pani od dziecka chciała być aktorką? Absolutnie nie, nie poszłabym na studia ekonomiczne wtedy. No i jakby to powiedzieć, no ja w przedszkolu bawiłam się w firmę, a nie w rodzinę. No właśnie, czyli tak bardziej... W roku 1903 na tronie Piotrowym zasiadał przedstawiciel ludu, pierwszy raz od 300 lat. Plus 10 był pulchnym, przystojnym, wiejskim proboszczem, który chciał unowocześnić sztywne struktury kościelne i dotrzeć do prostego człowieka. Za jego pontyfikatu wprowadzono zmiany w sferze obrzędów. Najświętszy sakrament mogły przyjmować już ekonomia, ale ta ekonomia powoduje jednak pewien porządek. Ekonomia jest taką ścisłą nauką, wbrew pozorom, bo wszyscy myślą, że to matematyka i fizyka. Papież zachęcał wszystkich katolików do codziennego uczestnictwa w mszy. Zmienił prawo kanoniczne. Był reformatorem, ale nie był na wskroś nowoczesny. Wieśniak z urodzenia został monarchą. Uporządkowany świata rzeczy, zjawisk i pewnych kierunków. Czy w tych szkolnych czasach, później i już potem na studiach, też to aktorstwo było tak... Przez stulecia papieże byli monarchami. Bo myślę, że plan A królowie i cesarzowie całowali ich stopy. Coś podstawowego, imperia coś rodziły się i umierały. Papieństwo przetrwało. Czy było więźniem historii? Czy to tak było w Pani czy przypadku? Umiało stawić czoło nowemu światu? To bardzo proszę o Pani historię. Zupełnie nie, więc... Ogólnie wyglądała sprawa tak, że od dziecka, ponieważ mój tata jest biznesmenem, moja mama też prowadziła swoją firmę. Czyli rodzinna jakaś troszkę tradycja. Tak, i mimo, że tata jest po ASP, a mama też uwielbia i pisać wiersze, i malować, ale właśnie Pius takie nie znosił państwa zawody. Włoskiego, które odarło kościół z jego ziem i nienawidził świeckiego społeczeństwa, które podważało boską wszechwładzę. Sobie organizowałam biuro, moja siostra była sekretarką i w ogóle prowadziłam tutaj pomnik firmy. Wiktora Emanuela, zwany tortem weselnym, miał górować nad bazyliką świętego Piotra. Przypomina również o rozdziale kościoła od państwa. Pius, niczym na wnim papierze, miał osobowość autorytarną. Po prostu od dziecka była stawiana... Główny nacisk był stawiany na naukę, no bo też to lubiłam, ja się nie broniłam, byłam kujonem, chodziłam na
Żywił typową chłopską nieufność wobec wszelkich nowinek teologicznych. Teologowie byli potencjalnymi zdrajcami. No ale teologii było już dość wcześnie. Już była Trójca, Józef, kult Matki Boskiej był 531 rok. To było dużo wcześniej, wszystko już pogaństwo było. Co on tu miał? Udawał, że pilnuje czystości wiary. I tutaj odstępstwo dawno było, diabeł tam dobrze w tym Watykanie zagościł. Śledzono nawet kardynałów kurii i pisano do nas. Tylko są tacy magiczni i oni uprawiają... Tylko na wosu nie wychodzi moje dziecko. Tak, ale normalny człowiek już nie będzie aktorem, no to się nie da. Ja w życiu takiej osoby nie spotkałam. W roku 1910 narzucono klerowi przysięgę antymodernistyczną. Obowiązkowo składaną przed złożeniem ślubów w celu wypełnienia odstępstwa od doktryny. Tak? No to... Zniesiono ją dopiero w latach 60. XX wieku. Tradycja. Najlepszy to będzie Pacelli, Pius XII, co błogosławił Hitlera, Mussoliniego i niemieckie wojska i wszystko, co się dało, co tu na tej ziemi było. Zmarł w roku 1914. O, jak dobrze. Krążyły pogłoski, że jego następcą został modernistyczny heretyk. Benedykt XV był wrażliwym kapłanem o wielkim sercu. Został papieżem czasów wielkiej wojny. Ale mów coś ciekawego, a nie takie, co mnie to się urodził, co mnie to. Żeby mnie to rozbawiło, żeby mnie... Kiedy katolików podzieliła linię frontu, uznał, że... I katolików się mówi, a nie katolików. Co to za akcja? Nie chciał wesprzeć żadnej ze stron konfliktu. Katolików się mówi, nie katolików. Tak pokojowy w Wersalu. Jakieś błędy. Całkowicie. Dla papieża jednak pokój nie nastał, bo bolszewicy, ateiści chcieli zdobywać świat. Na tych swoich wymarzonych międzynarodowych stosunkach. Tam targnął ktoś do Watykanu. Lenin przemawiał, lud się burzył, upadały monarchy. Papież był ostatnim monarchą absolutnym. Co te przemiany społeczne oznaczały dla papiestwa? Następca Benedykta, Pius XI, rozpoczął pontyfikat w roku 1922. Był przekonany, że komunizm jest największym nieszczęściem chrześcijańskiej Europy. Rządził Watykanem żelazną ręką, ale dla dobra Kościoła poza murami negocjował ze światem. Rozpoczęła się epoka konkordatów. No tak jak mówię, robiłam, bo trzeba było to robić, ale nie było tam elementu pasji. Ale gdybym panią zapytała, czy szkoła była handlowa. Ta idea upowszechniła się w wyniku I wojny światowej. Watykan uświadomił sobie, że nowo powstałe państwa ze świeckimi rządami nie będą przestrzegać praw Kościoła. Dlatego uznano, że we wzajemnych stosunkach najlepszym wyjściem jest polityka. Bo wiadomo, że zapomniałam wiele z ekonometrii stosowanej, czyli jeśli zaczęli rozmawiać o inkoterm, Włochy były państwem faszystowskim. Tak, ale przywódca kraju traktował papieża jako ważny element własnego wizerunku. Zaproponował zakończenie konfliktu między Kościołem a państwem. W roku 1929 doszło do ugody między papieżami a faszystami. Kościół otrzymał niezawisłość terytorialną w formie własnego maleńkiego, suwerennego państwa – Watykanu. Wiem, jak funkcjonują pewne rzeczy i to jest tak jak z matematyką. Jak człowiek bardziej się... A jak ty masz mokre głowy, co to jest? Patrz na podstawowe zjawiska. I myślę, że to jest bardzo fajne. Bo to mi gdzieś tam pomaga. Zajmuje ono powierzchnię równo 1/8 Nowojorskiego Parku Centralnego, ale ma własne granice i przepisy celne. Albo jest plan i są punkty do zrealizowania planu, więc ja nie mam wiedzy. Katolicyzm uznano za wyznanie większości punktów. Wprowadzano nauczanie religii w szkołach państwowych. Do budynków publicznych powrócił krzyż. Papież miał otrzymać olbrzymie odszkodowanie finansowe, prawie 2 miliardy milionów za utratę państwa kościelnego. Plus 11 nazwał Mussoliniego mężem opatrznościowym. Za dużo kombinuję, ale ogólnie uważam, że to, że jestem z tak innego, mam tak inne zaplecze i jestem z tak innego świata, bardzo mi pomaga w wykonywaniu zawodu. Bo ja do tego podchodzę jak do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, tak. Ja jestem produktem, miałam określony plan. Ten olbrzymi krzyż upamiętnia generała Franco i tych, którzy polegli, stojąc po jego stronie podczas wojny domowej w Hiszpanii. I krok po kroku to robię, więc nie mam na przykład takiego myślenia, że czegoś się nie da.
albo że papież przeciwny komunizmowi przychylnym okiem patrzył na świt prawicowych dyktatur w całej Europie. Tak. Wie pani, co jest fantastyczne w tym, kiedy rozmawiamy i ja używam słowa sukces? Zwykle, ja nie wierzę w każdym przypadku, zwykle moje rozmówczynie... W Niemczech naziści pod wodzą Hitlera zagrażali Kościołowi, ale zajadle zwalczali komunizm. Piusowi wydawało się, że Hitler jest mniejszym złem. Chcąc bronić praw Kościoła, w roku 1933 wynegocjował konkordat. W ten sposób, jako pierwszy w świecie, uznał reżim nazistowski. Hitler jednak nie honorował żadnych umów. Zwrócił się przeciwko Kościołowi. Pius wiedział, że musi zareagować. Wydał encyklikę, w której z trwogą i niepokojem odrzucił nazizm. Napisany po niemiecku dokument miał zostać odczytany wiernym w kościołach katolickich. W roku 1937 nie było to łatwe. Możemy sobie ten sukces emocjonalnie po swojemu, prawda? Do swojego życia porównywać, do swoich emocji, do swojego tego backgroundu. Przemyt encykliki do Niemiec to fascynująca historia szpiegowska z okresu przed wybuchem wojny. Ale upowszechniono ten dokument z największą ostrożnością. Rząd niemiecki był zaniepokojony. Ile to kosztuje pracy? Wiadomo było, że coś się święci, ale nie wiadomo. Państwa, klimaty papieskie. Klimaty papieskie. Rozprowadzenie go po całym kraju i odczytanie, kiedy naziści w pełni kontrolowali media, było niesamowite wydarzenie, które doprowadziło Hitlera do furii. Po pierwsze, daje sobie trochę taryfy ulgowej, dzięki temu, że nadal studiuje. Coraz bardziej przerażony jego rządami, Pius planował kolejną encyklikę przeciwko nazistowskiej teorii rasowej. Zmarł jednak w lutym roku 1939, zanim zdążył ją opuścić. Z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu na TKPN. Informacje dnia w skrócie. To zadanie miało przypaść jego spadkobiercy, Piusowi XII. Wydawał się papieżem idealnym, pokojowo usposobionym dyplomatą. Pierwsze miesiące pontyfikatu poświęcił na bieganie o Małopolski. Akcja Młodo Mikołaje przerosła nasze najśmielsze oczekiwania, powiedział Tomasz Togarz z Sądeckiego Towarzystwa Motocyklowego Sokół. Jako uczeń Benedykta XV pokładał wielkie nadzieje w negocjacjach. Nie wystarczy. Marioneczka. Serce oddają się całej tej akcji. Taki dar serca nie musi. Przygotowany przez Piusa XI działał jako posłaniec w spisku na życie Hitlera, by uderować drogę pokoju. Bez powodzenia. Był niezdecydowany w czasach, które wołały o zdecydowany sprzeciw. W obliczu decyzji brakowało mu silnej woli. Na świecie zabrakło łez. Były grzechy tak wielkie, że nie pojęto. I było milczenie Piusa, które trudno usprawiedliwić. W roku 1942 nikt jeszcze nie wiedział o masowej akcji eksterminacji Żydów, ale Watykan to podejrzewał. Do stolicy apostolskiej docierały raporty i liczby. Rozwinać się z kilku działania potępić. W Boże Narodzenie 1942 roku Pius mówił o tysiącach zabitych z uwagi na przynależność rasową. Tę zaszyfrowaną informację przekazało Radio Watykańskie, ale Pius czuł, że nic więcej nie może zrobić. Bał się utraty neutralności, represji wobec katolików. Na czele komunistycznej Kuby stał prawie przez... Ale dam jej z powrotem. Polskie Radio 24. Nie wkładaj mu, bo to jego wypada. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Nie mam przeciwko oczkowej kobiety sukcesu. W moim przeświadczeniu takie byłyby skutki, gdyby papież wypowiedział się otwarcie o eksterminacji Żydów w roku 1942 czy 1943. Z drugiej strony uważam, że zajęcie stanowiska nie było jego obowiązkiem. Ekonomistka, aktorka.
To pani Eryko, październikowego poranka roku 1943 papież nie mógł już odwrócić się. Ale poczekaj, jakby był Tobiasz, jakby się rzucił, żeby zabrać klucze, naziści postanowili zlikwidować rzymski Rzym. A skąd? Żydzi utrzymali od czasów Piotra. Jej zobacz. A to właśnie ma przyczynę. O której mi powiesz? Chodzi o obrostwo. No dobrze. Ale to właśnie moje kluczy dostanę. No ja mam nadzieję, że nie mam Postanowiłam być aktorką, więc poszłam na jakiś casting. Należy pamiętać, że wiele elementów składa się na to, że Pius XII mógł być antysemitą. Ale antysemityzm nie oznacza sentymentalnie ludzi. To coś zupełnie innego. W szkołach przyjmują dziewczynki po maturze, a nie 25-letnie panie. A jednak w roku 1956 Pius wypowiedział się przeciwko tym. Jak sam napisał, gdybym nie działał, miał to powód by wymagać się sam. Pius potępił stłumienie rewolucji francuskiej. Kiedy komuniści niszczyli kościół w Europie Wschodniej i zdobywali coraz więcej głosów we Włoszech, istnienie papiestwa wydawało się zagrożone. Pius uroczyście ekskomunikował każdego, kto głosował na komunistów. Zachód ogarnęła antybolszewicka gorączka. Bardzo realnie pani ocenia też swoje umiejętności, potem możliwości. I tutaj słychać tej ekonomii. Tak, bo to ja mam bardzo duży dystans do tego wszystkiego. To ludzie, którzy moi koledzy z roku o tym wiedzą, to wszystko, ja gdzieś tam zawsze wierzę w siebie, więc na przykład wiem, że jestem słabo wysportowana, że lubię ludzi jeść, więc jak przychodzi co do jakichś zajęć artystycznych, amerykańscy katolicy, na przykład senator McCarthy, energicznie usuwali wrogów ze swoich szeregów. Pius zdecydował się na wymysł samotność. Krążyły pogłoski o jego wizjach, objawieniach. Kiedy umierał w październiku 1958 roku, w kościele zapanowała dusząca atmosfera podejrzliwości. To będę ćwiczyła. Uczestnicy konklawe, zwołanego dwa tygodnie później, byli głęboko podzieleni. Udało im się osiągnąć kompromis. Uznali, że 77-letni Angelo Franca ma przed sobą krótki dom kilka. Za krótko wrócił do wejścia organizmu. Jest to się urodził. Dziewczynką, outsiderką. W opisie postaci mamy cenę, że jest bardzo eteryczna. I nieobecna, eteryczna. Bardzo dziwna, bo ogólnie ta produkcja jest bardzo dziwna. No więc ja przez półtora miesiąca... Wiejska Italia wydała już papieża na początku XX wieku. Dla postaci, nie dla siebie. Ja nie kolejny wikariusz Pana Boga również wywodził się z głębokiej prowincji. Jego rodzina dzieliła dom z sześcioma królami, bronkami. Był dyplomatą Watykanu w rokach targanej wojną Bułgarii. Pius XII wybrał go na rzecznika swojej konserwatywnej polityki we Francji. Cel do zrealizowania... Bronkali miał złote serce. To realizuje. Dokładnie. Świat przecierał oczy ze zdumienia, widząc roześmianego, rozdzielnego urbaska na tronie Piotrowym. Nie pytam o tym wielkości i cyfry, ale takie pytanie. Czy pani jest tego zadowolona? Jan 23 znał świat współczesny i wkraczał weń z otwartymi rękami. Bez tego. To nie był plan nasz. To było ogromne szczęście. Opłaca. Koszty poniesione. Tutaj efekt. Opłaca się i ja... O Jezu, to jest takie śmieszne, że teraz robimy analizę tego, ale oczywiście... Przyprawiał ochronę papieską oko szkła. Opuszczał Watykan, by spotykać się ze swoimi owieczkami w najróżniejszych miejscach. Osobom wykonującym zawód artystyczny inwestowanie w te swoje pieniądze, więc ja z pierwszej pensji
zainwestowałam na przykład w robienie profesjonalnych zdjęć w Londynie, żeby mój agent w Londynie mógł polecać mi na castingi i jakichś tam określonych ramach wizualnych. Później z kolei kupiłam sobie oświetlenie do domu profesjonalnych, żeby castingi internetowe na odległość tak i wysyłać je do swojej agentki w Londynie. I też korzystam się pytał Erika, no ale kupiłeś studio fotograficzne, masz nieduże mieszkanie, stawiałeś się to w salonie, no a opłaciło się, bo odkąd nie kręcę tych castingów przy lampce Ikei biurkowej, tylko mam prawdziwe oświetlenie, to drugi casting, który tak naświetliłam, właśnie wygrałam. Do międzynarodowej kolejnej produkcji. No właśnie, mam sobie to przeciwiać, to tak, więc ja absolutnie uważam, że nie ma tego takiego oświetlenia. Nie da, tylko trzeba bardzo dużo pracować. Czyli tak, i tak jak pani mówiła, mieć wsparcie osób wokoło, bo myślę, że bez mojego chłopaka, który ze mną kręci każdy ten casting, omawia każdy scenariusz i poświęca, jest adwokatem, jego zawód to adwokat, tak, a jego pasja to jest po prostu rozkręcanie biznesu Erika Carr. Dokładnie. Dokładnie. Tak, jest ogromny. Tak, on jest po szkole muzycznej, więc... panu mecenasowi. Absolutnie, ja dziękuję panu mecenasowi, że jest taki cierpliwy. No, pani Eryko, przypomnę pani Erika Karkuszewska i chciałabym być Karr. Nie jest znowu wyższe w swojej pracy oświadczą. Czy była to tylko utopia? Jan nie był romantykiem bujającym w obłokach. Chciał urzeczywistnić swoje marzenia. Zaskoczyli mnie wszystkim, bo to była moja... Zaledwie 3 miesiące po rozpoczęciu pontyfikatu zwołał sobie. Więc ja w ogóle nie wiedziałam nawet, czy na planie ma mikrofon. Mieli dyskutować o polityce kościoła. Wszystkiego Starej Gwardii Watykańskiej ale są debaty 3000 biskupów, którzy na drogę swego mogą być niewiarygodni. Zdanie papieża Jana była to jedyna droga postępu. Przeprowadził mnie przez tę przygodę, no i to było takie wspaniałe doświadczenie, które gdzieś tam otworzyło mi głowę na jakieś takie międzynarodowe podejście do wykonywania tego zawodu. Też dzięki tej roli dostałam, udało mi się zdobyć agentkę w Londynie. Co jest bardzo blisko w tej samej agencji, to Kate Winslet, Iwan McGregor. No ja tam jestem taka malutynka, ale jest to ogromny sukces. I też podejście ekonomiczne, czyli wybudowałam sobie wszystkich brytyjskich aktorów, którzy mi imponowali. Znalazłam, tak, to są wszystkie agencji, agentów, listy mailingowe i rozesłałam tak jakby celem sługów było otwarcie kościoła na świat. Przyjaciół skończyć z potępieniami i ekskomunikami i zastąpić je więzią ze społeczeństwem w każdej sferze życia. Jan miał własną wizję zjednoczonego kościoła o żywej liturgii. Nie miał jednak sprecyzowanych. Polegał na swoich postępowych kardynałach, którym wyznaczył zadanie przewodniczenia narodom sobowym. Nie był monachą, wierzy z kości i żeby, jak to tam powiedzieć, nie zostawiać się wpływu na swoje życie zawodowe innym. I żeby nie mówić, że to się jakoś będzie wróciło. To się jakoś uda, prawda? Nie ma, myślę, nie ma przypadków, ale z drugiej strony na koniec dnia mój zawód zawsze jest zależny tylko i wyłącznie od innych. Na gruzie Rana należało ubrać w nowe słowa i obrzędy, przemawiające do świata sprawiedliwego Ewangelii. Kiedy Sobór obradował, chory na nowotwór papież rozstawał się z życiem. To są te miękkie umiejętności. Ciekawie, proszę pani. Umiejętność pracy w zespole. Tak. Tylko, że to jest jednak zawód artystyczny. Ja mówię teraz tylko o tym zawodzie takim, co ja mogę zrobić jako kujon, żeby jak najbardziej sobie pomóc. Ale zmarł 3 czerwca 1963 roku jako najukochańszy ojciec kościoła w dziejach papiestwa. Nie wszystko zależy od pani. To ile pani jest ekonomistki, a ile artystki? Myślała pani o tym? Bardziej ta dusza jest artystyczna, czy ekonomiczna, czy też w ogóle pani o tym nie myśli? Sobór tak czasami. Nie myślę o jedno światełko rozdruk. Kto miał mu przewodzić? Czy znajdzie się nowy, duchowy olbrzym o takiej sile wizji? Jakie mam myśli? Jako kardynał Giovanni Montini odpowiadał za sformułowanie celów soboru. Był prawą ręką Jana. Czyli jakie drzewo, takie owoce. Widzicie państwo, jacy ludzie jako papież na ulicy, jacy ludzie w domach, jak się kłócą, by chętnie siebie wymordowali. Co tu się dziwić, że Hitler objawił się? Co tu się dziwić, skoro nawet Pius XII błogosławił Hitlera, błogosławił Mussoliniego i tego typu rzeczy miały miejsce, proszę państwa. A Biblia jest księgą,
którą można zrozumieć przecież, którą można pojąć. Bez wątpienia Biblia jest bardzo starą księgą, bo tutaj mówią, że jak ktoś stary, to głupi. A ile tutaj rodzi się takich głupio-chytro, najmądrzejszych, takich, którzy już nawet starzy być nie mogą, a już za życia młodości swej są głupi. Także, żeby być mądrym, trzeba czytać Pismo Święte, studiować. Ale widzicie Państwo, jak matka nie wszczepiła Michałkowi to, co trzeba, no to tak będzie latał teraz. Tak. Ten Paweł nie mówi, jest niemową. Ten więcej mówi, szczeka i taka robota. Często irytowało mnie. Każdemu liberalnemu gestapo papieża towarzyszył konserwatyzm. Dlatego nazywano go Hamletem. A jednak stopniowo wprowadzał zasadnicze zmiany. Po ostatnim posiedzeniu Soboru w roku 1965 Kościół się zmienił. Stał się prawdziwie powszechny. Msze odprawiano w językach narodowych. Sakramentów udzielano w imię Chrystusa. W mowie i w ale ona tam nie teraz jest w uniwersytecie. On doktorat teraz od prawa, tak. A pani jednak jest to robi. To jeszcze zapytam o rodzinę, o rodzeństwo. O mam czwórkę rodzeństwa. Fantastycznie. Wszyscy mają takie zamiłowania i nie. Wyuczone, praktyczne, a potem dusza artystyczna. Absolutnie nie. Ja jestem tą kujonką w rodzeństwie. Ja miałam zawsze siedziałam w pokoju, robiłam sobie porządek, układałam pudełeczka. A moja siostra. Jednak z tej Eryki coś pani ma. Tak. A moja siostra młodsza. Czy jednak Sobór zdołał zjednoczyć Kościół Chrystusowy? Po stuleciach wrogości Paweł i patriarcha Konstantynopola odwołali wzajemną ekskomunikę. Przestano obarczać Żydów odpowiedzialnością za śmierć Chrystusa. Wszyscy mieli prawo do wyznawania wiary zgodnie z własnym sumieniem. Ja ich strasznie kocham, tylko dostawałam niezłe wściry jako dziecko za to. Kościół od dawna rozumiał, że musi tolerować wolność wyznania we współczesnym świecie. Sobór postanowił, że nie tylko musi, ale powinien. Mój chłopak już mówi, że jestem kującą. Ostatnio od mojego teścia pożyczyliśmy skrzynkę na narzędzia. I mój chłopak, a ja mu kupiłam ją na święta. Zrobiłam mu taki prezent, że pojemniki na śrubki, na wiertarki. A co z zapomnianymi ubogimi z trzeciego świata? Paweł ogłaszał encykliki o sprawiedliwości społecznej. Uważana była za rzecznika Maria. Podróżował po świecie, dodając ludziom otuchy. Pozostawał przy tym wierny postanowieniu soborowym i zaangażowany w sprawy papostwa. Ten konflikt lojalności zdominował późniejsze lata jego pontyfikatu. W zgodzie z pragnieniem soboru, by władzę papieską przekazywać biskupom, Paweł powołał syna, który miał służyć mu radą. Było to w teorii swoiste przedłużenie soboru. Zamawiam takie jedzenie w pudełkach, bo mamy dużo prób w szkole i nie ma czasu w ogóle. W praktyce jednak Paweł obawiał się utraty swojej władzy papieskiej. Czuł, że o pewnych sprawach powinien decydować sam. W rezultacie synod stał się swoistym klubem dyskusyjnym, gdzie tematy wyznaczał Watykan. 30 zł tu nadal jest i wy tego nie zabraliście. To chyba jest taniej, jak ktoś tak sobie teraz zdaje sprawę. Paweł jednak rozwścieczył starą gwardię, wprowadzając obowiązkowy wiek emerytalny dla biskupów 75 lat i odmawiając kardynałom powyżej 80 roku życia prawa do udziału w konklawie. Był coraz bardziej osamotniony. Słyszę u pani taką twardość. Ta Eryka brzmi bardziej po niemiecku niż polsko, z takim miękkim akcentem. To teraz w ogóle zmieniamy kontynent. Do Indii się przenosimy. Jak to się stało? Młode pokolenie nie chciało wojny, chciało miłości. Rewolucja seksualna zmieniła dawny porządek. W wieku wyzwolenia jej duch udzielił się wszystkim. Poważnym problemem katolików stała się kwestia antykoncepcji. Wobec nacisków społecznych Paweł zdecydował się na niebywały krok. Wyłączył tę kwestię z obrad soborowych i powołał specjalną komisję z zadaniem przygotowania raportu. Zaleciła ona zmianę nauki Kościoła, by w pewnych okolicznościach dopuścić sztuczną kontrolę urodzin. Paweł nie mógł na to pozwolić. Skontaktowałam się z panem, który był Hindusem, był mężem znajomej. I
poprosiłam go, żeby mógł kilka kwestii w Chinach przygotować. Strasznie się stresowałam, bo język jest bardzo trudny i... Ani francuski, ani hiszpański, ani... Musiał bronić doktryny, ponieważ uważał, że zmiana podważy autorytet Kościoła. Stres. Pamiętam, że miałam napisane tu czalu na Amerykę, Bulgaria, na stało się wbrew jego przewidywaniom. Tak. To zabiera trochę czasu. Oni bardzo, bardzo określony sposób mówią po angielsku, więc ja na tym castingu jeszcze w emocjach nie rozumiałam nic. A on mi dawał dużo uwag, jak mam zagrać, jak podejść do postaci, jak podejść do sytuacji. No ale myślę, że też pomogło to, że przygotowałam... Paweł nie zwątpił w słuszność swojej decyzji, ale stracił pewność siebie. Tak, że gdzieś tam mam chęci, że... Oczywiście, że... Tak. Ostatnie lata pontyfikatu były dla niego niczym droga krzyżowa. Cierpiał z powodu utraty popularności, masowego odchodzenia księży z kościoła i fali przemocy w świeckim świecie. Zmarł w roku 1978. Pochowano go w prostej trumnie, bez insygnów apostolskich. Stał się symbolem największego i najtrudniejszego pontyfikatu współczesności. Że Bollywood pani podbija. Nigdy nie wiem, co decyduje. Nigdy nie wiem. To, co ja robię, to staram się... Artystyczny zawód. Tak. Nigdy nie wiem, ale często z nim jest takim... Jego następcą został Jan Paweł I, zwykły pogodny biskup, wybrany, by rozproszyć ponury nastrój ostatnich lat poprzedniego pontyfikatu. Nie przepraszam za to, że jest na castingu, tylko... Tak, tylko... Co chciałby osiągnąć? Tak, ja rozmawiałam z czasami z koleżankami i aktorkami. Niektórzy uważali, że brak mu stanowczości. Nie zdążyli się przekonać, czy mają rację. Zaledwie miesiąc po konklawie znaleziono go martwego w apartamentach papieskich. Aparatem jest głowa, serce i ciało. I bardzo często jeszcze nie wiem, jak do końca doprowadzić do skupienia przed określoną sceną. Niestety Watykan zdecydował się na niemądre ukrywanie prawdy. Czasami się boję, że być może tutaj prywatna Erika. Gospodyni papieża, zakonnica, przyniosła mu kawę do łóżka i znalazła go martwego. To był Watykan. I robimy spektakl idiotów. Nie można więc było powiedzieć otwarcie, że zakonnica weszła do papieskiej sypialni. Dogma na deskach teatru, kamera jeżdżąca na filmach aktorów, którzy szukają wewnętrznego idioty. Znalazł jego sekretarz. To jest tak skrajnie i tak coś mocne, wymyślił, że papież ja czytał Naśladowanie Chrystusa i znaleziono go z książką w łonach. Czy jestem Eriku, czy jestem może Josephine, czy jestem... Kiedy te błahe kłamstwa weszły w zając, zaczęły się podejrzewać, że Watykan coś ukrywał. Hindi już na takim poziomie pani opanowała, bez pisania na dłoniach podpowiedzi może pani zagrać? Krążyły sensacyjne papieża zamówienia. Uciszono go, zanim ujawnił korupcję w Banku Watykańskim, zanim zdołał rozwinąć politykę kontrolową. Pani się nad tym zastanawiała, to nielogiczne, bo tak jakbyśmy powiedzieli, kłócni babci głowę, bo ma pryszcz na myśli. Wszystko wskazuje na to, że przestał brać lekarstwa i trzy tygodnie później zmarł na za to. Ale dlaczego już dlaczego przestał leczyć? Czy była to świadoma decyzja? Po konklawie niemal natychmiast zgodnie ze zwyczajem objął współpracę. Muszę wrócić po konwencji, by spakować walizki i zabrać lekarstwa. Nikt się o to nie zaproszał. Świat był wstrząśnięty jego nauką. Kardynałowie wybrali dobrego, prostego człowieka, a Bóg go zabrał. Czy to znaczy? W powszechnym przekonaniu należało wybrać kolejnego dobrego pasterza. Ale że córka jest osobą chorą. Dosyć niepokojące. Zdecydowanie. Bo, tak jak często mówię, to jest tylko zabawka. Proszę pani, musi czarować. Zrozumiałam, tak, że córka jest osobą chorą. Tak, 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 tak. Proszę pani, więc pierwsza sprawa, to dobrze byłoby, żeby
Słuchaj, proszę, to jest nie joga na ziemię. To udanie się do lekarza, to... A nie, u lekarzy to nie. Ja jakoś nie mogę Polityczny gwałt zadany nieukochanej Polsce, zagrał przez nazistów, potem przez komunistów. Podczas wojny pracował w Kamieniowie i w Zakopanem. Poznał życie od razu. Najpierw był poddana napisowym małżeń, a zatem następnym. Potajemnie uczył się, by służyć Kościołowi, który ciebie wie. Z czasem jednak odzyskał wolność. W takim razie życzę, żeby ma pragnienie przezwyciężenia trudności, w których ta ostatnia kwestia, nie pani dla desek, dla kamery, czy dla muzyki, dla teatru, czy może dla filmu. W roku 1970 i łatwo jest poznać. Pierwsza msza papieska na Placu Zwycięstwa w Warszawie była triumfem kościoła. Czuło się, że wkrótce nastąpią głębokie zmiany. Zawiedzeni byli, bo myśleli, że to Lenin, prawda, Stalin. Zawiedzeni byli, bo myśleli, że to Lenin, Stalin tutaj będzie rządził. I ta filozofia, zawiedzeni byli. Co pomogło wyzwolić bunt przeciwko władzy komunistycznej w Europie. Koleżanki, zapobieganie ciąży jest złym.
sprawdzam to, co mówię, ale myślę, że mamy takie pragnienie, żeby najbliższa osoba nas posłuchała, prawda? Może od tego zacząć. Zapytać dziecko, co ci jest. Także biedne rodziny, biedne dzieci, a co w tych rodzinach tam się dzieje, prawda? A to wystarczyłoby mieć kilka informacji na tematy Pisma Świętego. Kilka informacji na tematy Biblii, prawda? Biblia jest zbiorem 66 świętych ksiąg. Jej treść obejmuje historię, prawa, proroctwa, poezję, przysłowia, pieśni i listy. Spisywanie Biblii rozpoczęto w roku 1513 przed naszą erą, a ukończono w roku 98 naszej ery. Czyli trwało ono ponad 1600 lat. Pod natchnieniem Bożym spisywało ją około 40 mężczyzn. Także proszę rzucić te dziady mickiewiczowskie, nie żreć na grobach, nie palić świec, bo tam jak człowiek umiera, to już nic nie ma, jak to mówi Pismo Święte, że w grobie, do którego idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłu, ani poznania, ani mądrości. Księdze, tak jak tutaj czytałyśmy o życiu pozagrobowym w tej broszurce, prawda? Księdze Kaznodziei Salomona, proszę Państwa, tutaj pod sam koniec. Księga Kaznodziei. Był pierwszym papieżem, który odwiedził rzymską synagogę. Zainicjował wspólną modlitwę z przedstawicielami innych wystaw. Jako Słowianin spoglądał na chrześcijański wschód, pragnąc doprowadzić do zgody Kościoła. Wzajemna powódź sprawiła bowiem, że Kościół, jak to było... 9 rozdział mówi... W 4-5 wersecie, bo żyjący są świadomi tego, że umrą, lecz umarli nie są świadomi niczego, ani już nie mają zapłaty, gdyż pamięć o nich poszła w zapomnienie, proszę Państwa. Tak jak to 9 cały rozdział mówi, że albowiem wszystko to wziąłem sobie do serca, by zgłębić to wszystko, że prawi i mądrzy oraz ich uczynki są w ręku prawdziwego Boga. Ludzie nie znają ani miłości, ani nienawiści, które wszystkie były przed nimi. Wszyscy są tacy sami, tym co mają wszyscy. Jedno przytrafia się prawemu i niegodziwcowi, to samo, dobremu i czystemu oraz nieczystemu, a także ofiarującemu i temu, który nie ofiaruje. Dobry jest taki sam jak grzesznik. Przysięgający jest taki sam jak każdy, kto się boi przysięgi. To jest nieszczęsne we wszystkim, co się dzieje pod słońcem, ponieważ wszystkim się jedno przytrafia. Serce synów ludzkich pełne jest zła i dopóki żyją, jest w ich sercu szaleństwo, a potem do zmarłych. Istnieje bowiem ufność co do każdego, kto należy do żyjących, jako że żywy pies jest w lepszej sytuacji niż martwy lew. Bo żyjący są świadomi tego, że umrą, lecz umarli nie są świadomi niczego, ani już nie mają zapłaty, gdyż pamięć o nich poszła w zapomnienie. Przeminęła też ich miłość ich przeminęła, ich nienawiść oraz ich zazdrość już po czas niezmierzony. Nie mają udziału w niczym, co ma się dziać pod słońcem. Idź, pokarm swój jedz z radością i wino przepij z dobrym sercem, gdyż prawdziwy Bóg już znalazł upodobanie w twoich uczynkach. Niech twoje szaty zawsze będą białe. Niechaj na twej głowie nie brakuje oliwy. Korzystaj z życia z żoną, którą kochasz przez wszystkie dni twojego marnego życia, które on ci dał pod słońcem. Przez wszystkie dni twojej marności. To bowiem jest twój dział w życiu, w trudzie, którym się trudzisz pod słońcem. Wszystko, co twoja ręka ma sposobność zrobić, rób całą swą mocą, bo nie ma pracy, ani snucia planów, ani poznania, ani mądrości, Szeolu, w miejscu, do którego idziesz.
czyli szczególnie tutaj 9 rozdział i ten właśnie 10 werset, że nie ma ani poznania, ani działania, ani zamysłów, ani mądrości w grobie, do którego ty idziesz. No to więc czyń tutaj. Bez wątpienia Biblia jest bardzo starą księgą. Jak bardzo stara jest Biblia? Jej spisywanie rozpoczęto na Bliskim Wschodzie jakieś 3500 lat temu, czyli prawie 4000 lat temu zaczęto spisywać Biblię. Mniej więcej w tym czasie Chinami władała potężna dynastia, władała potężna dynastia Shang. A dopiero około 10 stuleci później w Indiach pojawił się buddyzm. Zobacz ramkę, kilka informacji o Biblii. W Watykanie przetworzeniem informacji zajmują się specjalne wydziały. Na polecenie Jana Pawła II przedstawiciele kurii nie realizują rezydencji ani oficjalna, ani nieoficjalna. Instytucje decydują o charakterze relacji Watykanizmu. Rozdanie coś udzielone. Ciemiężca kobiet, czy odpowiedź wiary na drugie sprzedawienie z ołtarza i tom pierwszy liturgii. Czy Piotr był pierwszym papieżem, proszę Państwa? To jest strasznie ciekawy temat, jak w ogóle też przebiegała ewolucja papieństwa. Wszystko u nas, gdy nadaje nasze radio, TOK FM, Euro, Koncita, Barbie, Davy, Landstrom, Egg. Także nie dalej jak wczoraj przyszedł do WW ten Kołakowski, Andrzej Kołakowski, i mówi: co ja tu robię? Mówię, że trepię, klepię twoje pacierze, twoje różańce. Księga, którą można zrozumieć. Bez wątpienia Biblia jest bardzo starą księgą. Jak starą? Jak bardzo starą księgą jest Biblia? Jej spisywanie rozpoczęto na Bliskim Wschodzie jakieś 3500 lat temu. Mniej więcej w tym czasie Chinami władała potężna dynastia Shang. A dopiero około 10 stuleci później w Indiach pojawił się buddyzm. Zobacz ramkę, kilka informacji o Biblii. Oto właśnie ta ramka na niebieskim tle. Brakujące podpisy możemy zbierać w Polsce. Papież to jedyny biskup Kościoła katolickiego, który nie podlega obowiązkom rytualnym. Jest to karta internetowa, forma elektroniczna. Watykan zadania składania podpisów papieża. No ale Benedykt XVI zrobił wyłom w murze i poddał się emerytowanym papieżom. Właściwie jednemu, bo był jedyny. Fajnie, że kolejny papież nie powinien być aż tak silnie popularny. Walczyć ze mną współmożyciel z góry Santa. A co to jego obchodzi? On po prostu był, bo taki jest trend. Taka jest maszyna. Wystarczy, że czyta Pismo Święte, to żeby nie nazywać nikogo ojcem, rabbi, ani nawet nauczycielem, bo wy wszyscy jesteście braćmi. Nikt przed nikim, żeby nie padał, nie klękał. Apostołowie prosili tych nadgorliwych ludzi z różnych wiosek: wstań! Wstań przede mną, ja też jestem tylko człowiekiem. Wstań przede mną, nie padaj dziadu, ja też jestem tylko człowiekiem. Także jak chcecie być mądrzy, światli ludzie i nie należeć do dziadów Mickiewiczowskich, to wstań, nie kłaniaj się przed człowiekiem. Nie całuj w jego rękę, nie padaj przed nim, nie całuj insygniów czy tego, co on pokaże. Mówimy o Biblii, proszę Państwa, księga, którą można zrozumieć, Pismo Święte. Jeżeli z jakiejś książki ludzie mają odnosić pożytek, to musi ona dla nich być zrozumiała, a więc nie w łacinie, być oraz w ich oczach mieć pewną wartość.
Biblia jest właśnie taką książką. Udziela satysfakcjonujących odpowiedzi na najdonioślejsze pytania życiowe. Czy na przykład zastanawiałeś się kiedyś, po co tu żyjemy? Pytanie to nurtuje ludzi już od tysięcy lat. Tymczasem odpowiedź można znaleźć w dwóch pierwszych rozdziałach biblijnej Księgi Rodzaju. Zawarta w niej relacja sięga w przeszłość do samego początku, miliardy lat wstecz, gdy do istnienia został powołany wszechświat, między innymi galaktyki, gwiazdy i nasza planeta. Księga Rodzaju, pierwszy rozdział, werset pierwszy. Następnie w sprawozdaniu tym opisano kolejne etapy przygotowywania Ziemi do zamieszkania oraz pojawienie się rozmaitych form życia, w tym człowieka. Wyjawiono też, jaki był cel tego wszystkiego. Napisana tak, by można było ją zrozumieć. Biblia podaje praktyczne rady, które pomagają rozwiązywać problemy dnia codziennego. Wskazówki te są łatwe do zrozumienia. Dzięki czemu? Po pierwsze, język Biblii jest jasny, bezpośredni i interesujący. Zamiast wielu abstrakcyjnych czy tajemniczych sformułowań, znajdujemy w niej słowa proste, konkretne, przemawiające do naszych zmysłów. Trudniejsze myśli wyrażone są językiem, którym posługujemy się na co dzień. Widać to w naukach Jezusa. Chcąc trafić ludziom do serca, używał on nieskomplikowanych przykładów wziętych z Biblii właśnie, z życia. Wiele z nich znajduje się w tak zwanym kazaniu na górze, zapisanym w rozdziałach od 5 do 7 Ewangelii według Mateusza. Pewien komentator biblijny nazwał je praktyczną przemową. Zauważył, że jej celem nie jest napełnienie naszych głów ideami. Także nic dziwnego, że tu papież nie chciał nowych poglądów filozoficznych przyjmować, skoro i tak one były już przyjęte w kult dotyczący Matki Boskiej Niepokalanej, proszę Państwa, w 531 roku. Kult 531 roku. Ale zapewnienie nam kierownictwa i ukształtowanie naszych zwyczajów. Kazanie to możesz przeczytać w ciągu 15-20 minut. Będziesz zaskoczony, jak proste, a zarazem sugestywne są słowa Jezusa. Teraz mówią o Jezusie Królu w taki bardzo prosty sposób, mówi linia Mysia. My to mówimy bardzo prosto, no ale bardzo prosto można powiedzieć, że królestwa tego świata to nie są królestwami Jezusa Chrystusa, bo do nich Jezus Chrystus się wcześniej nie przyznał. 2000 lat temu się nie przyznał i teraz też się by nie przyznał. Zwłaszcza, że palono Biblię na stosie, że palono ludzi na stosie, wydłubywano im oczy i obcinano ręce. Po drugie, Biblię można łatwo zrozumieć ze względu na jej treść. Nie jest to zbiór mitów i legend, jak niektórzy myślą, jak powiedziano w dziele The World Book Encyclopedia. Większa jej część dotyczy ludzi zarówno wybitnych, jak i zwykłych oraz zmagań, nadziei, porażek i zwycięstw. Zrozumienie relacji o takich rzeczywistych osobach, utożsamienie się z nimi, wyciągnięcie ważnych lekcji płynących z ich przeżyć nie sprawia nam trudności. Dostępna Biblia jest dla każdego. Abyś mógł zrozumieć daną książkę, musi być ona wydana w języku, który znasz. Obecnie jest wysoce prawdopodobne, że Biblia ukazała się również w języku zrozumiałym dla ciebie, bez względu na to, gdzie mieszkasz, czy z jakiego kraju pochodzisz. Zastanów się, dzięki czemu coś tak niezwykłego w ogóle jest możliwe. Czyli widzicie Państwo, nie mądrość, nie uczoność, nie tytuły, bo to dziady są zarozumiałe, nie pieniądze, nie dolary, nie bogactwo, nie sława. Jezus Chrystus, jak przyszedł, to w ciągu też 15,5 godziny, jak przejrzysz, przelecisz kartki Ewangelii, to zorientujesz się, że Jezus Chrystus nie chciał chwały dla siebie, nie chciał być kimś, a tylko chciał służyć Jehowie, czyli Bogu Jahwe,
którego potem mohery wyrzuciły do śmietnika. Do śmietnika została wyrzucona również Biblia, Pismo Święte, jak Państwo to przed Pałacem Kultury na ziemi na bruku widzą. Gdy na przykład Gedeonici rozdają Nowy Testament, to ludzie, gdy wracają z Pałacu Kultury Stalina i Lenina i już myśleli, że Pana Boga za nogi złapali diabła za ogon, bo książki, bo targi książek, bo okupili się za duże pieniądze, a tu dostali Biblię za darmo, to Bóg Biblię trzeba do śmietnika. Jak myślisz, słuchaczu, czy dobrze zrobili? Oczywiście, że źle zrobili, ale zobacz, jaka głupota. Jak ludzie myślą, że już jak się na jakieś może studia dostali, czy pół studia, czy studium, to już są głupio chytrzy, jako głupio chytrzy najmądrzejsi, że są najmądrzejsi na świecie. A to nie tędy droga. Biblia jest zakodowana, mądrość Boża jest zaszyfrowana, bo Bóg objawił tę wiedzę prostaczkom, a zakrył przed mądrymi, przed chytrymi. Także te dziady niech się nie szczycą, że będą na lichwę zbierać złotówkę, pobierać złotówkę po złotówce. Wzięliście za darmo, rozdawajcie za darmo. Także proszę z nami dzisiaj nauczyć się, co to jest rozdawanie rzeczy dobrych za darmo, głoszenie za darmo, misja za darmo, pionierstwo, pionierka za darmo, misjonarstwo za darmo. Co to jest misjonarstwo? Czy to jest tylko rozdawanie miseczki z ryżem murzynom w Afryce gdzieś? Co to jest? Co to?